Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie kręcę sobie bombą w grze CS2, co oznacza nowy update. Tak właśnie Gaben dostarczył nam dwie nowe mapy w CS2, a mianowicie Anubis oraz Ancient. I w tym oto odcinku wam pokrótce pokażę, co się zmieniło. No i chyba to, co najważniejsze, to już właśnie wam pokazuję, czyli inspekcja bomby. Co jest trochę zabawne, że możemy sobie bombą rolować jak na przykład piłką, że ona tak nie wybuchnie. Jeśli chodzi o nowe mapy, to tak naprawdę nie zmieniły się one, jeśli chodzi o architekturę, są ewentualne małe zmianki. Oczywiście graficznie, jak to zawsze, jest różnica. Przede wszystkim tutaj woda wygląda bardzo ładnie. Myślę, że też FPS-y lekko przez to lecą. I co jest od razu zauważalne, animacja granatu wybuchowego. Tak jak się rzucało wcześniej w CSGO, granat leciał, a tutaj on się amortyzuje. Trochę takie bardziej realistyczne, w sumie ciekawe. Tak to wygląda wszystko dokładnie tak samo, jeśli chodzi o rozmieszczenie rzeczy. Takich zmian, które nic nie wnoszą, to jest tutaj basenik, można powiedzieć. Fontanna, nie wiem. No po prostu woda jest tutaj za filarem, ale to nic nie zmienia. Bo nawet jak spalimy, to i tak się pali. Więc Molotow pali się w wodzie. A to chyba normalne, chociaż nie wiem, nie znam się na takich aż sprawach. Tu generalnie wszystko wygląda tak samo jak w CSGO. Wejście do klatki, jak i bombsite B. Bez zmian. Więc generalnie tak naprawdę oprócz grafiki i przejrzystości kolorów, no nie mamy tutaj nic innego. Na pewno trajektoria granatów, która się różni, ale to tak jak już pokazywałem wcześniej, na każdej mapie te smoki wybuchają inaczej, po prostu mają one troszeczkę inną mechanikę w tej grze. I tak wygląda RSCT. Bardzo ładnie łódeczki, jak na wakacjach. Tutaj sobie można pochillować na plaży przy łódeczce. Nie, no generalnie wiadomo, no wygląd top. A zmiany, gameplay pewnie podobny, nie licząc zmiany w postaci innych line-upów granatów, innych, można powiedzieć, możliwości tych smoków. Co jest tak naprawdę najważniejszą zmianą w CS2. No i ta bomba jest ciekawa. O, tak jeszcze nie kręciłem. Wow. Ale chyba największą zmianą w tym update'cie jest właśnie to, że można pokręcić sobie bombą i być może to oznacza co? Skiny do bomby? Nie wiadomo co tam Valve ma w głowie, bo z granatami ostatnio było to samo. Przenieśmy się teraz na Ancient. Tutaj też zacznijmy od wody, która znowu wygląda bardzo ładnie. W sensie, no kurczę, no nie ma co. Grafika w tej grze jest dużo ładniejsza. Ogólnie ta gra wygląda dużo ładniej i szczerze mówiąc, jeśli się już na nią patrzy, to człowiek chciałby pograć, bo wiecie o co chodzi. No jednak CSGO już mimo wszystko po tych latach troszeczkę się znudził. A tutaj mamy takie no, nowe spojrzenie na to wszystko. Troszeczkę nowa, lekko mechanika, lekko momencik, strzelanie na pewno takie ciekawsze, bo chodzi tutaj jak złoto. No ale dobra, skupmy się na mapie. No generalnie to jest tak jak na Anubis, no tu się nic nie zmieniło oprócz właśnie walorów estetycznych, bym powiedział. Naprawdę wygląda to moim zdaniem bardzo ładnie. Z takich zmian można powiedzieć to, mamy w cave'ie jakieś nowe półeczki, których nie było. Gdzieś tam można sobie tutaj podskoczyć. Cave wygląda tak samo. Na midzie też nic się nie zmieniło. A tu widziałem, że można zrobić silent jumpa jakiegoś, bo tu jest nierówna ściana. No, wystarczy trzymać S i A. No ale generalnie mapa wygląda dosłownie tak samo. Na przykład widać te cienie, to jest bardzo też ciekawe, bo to nie dość, że będzie zdradzać przeciwnika w niektórych momentach. A może się wymyśli jakieś baity na to, kto wie, może to będzie ciekawe. Wyobraźcie sobie ustawkę, że dwóch jest teraz tu, jeden specjalnie robi cień, żeby drugi na przykład się przykapił. Kto wie, coś tam może będzie kminione, to jest taka moja pierwsza myśl. Jeśli chodzi o bombsite A, no to tak, w mainie wszystko jest to samo. Przed mainem na midzie również można powiedzieć. BS, Temple, RSCT. O, na midzie mamy nowe skrzyneczki, jak widać. Tego nie widziałem, a czy da się wskoczyć? Tego nie wiem. O, jakiś tam... Da się. O nie, ty. Tutaj mnie jakoś zblokowało w czymś. Tu że odkryłem coś przypadkowo. Ale wyżej się chyba nie da. No, w każdym razie są tu jakieś skrzynki. Które są dość chyba jeszcze, nie wiem, zbugowane lekko, że tak powiem. Cienie są zabawne.
Tak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi również o ciekawe zmiany, to podobno Valve szykuje się do utworzenia systemu rankingowego matchmaking. No, nie wiem jak to będzie wyglądało dokładnie, ale że będą jakieś rangi, będą dokładne statystyki, to będzie na pewno fajne, bo ludzi zachęci jeszcze bardziej do gry, a szczególnie gdy wyjdzie gra dla wszystkich. Także ja muszę wbić globala w CSGO i zobaczymy, czy to przejdzie mi na CS2. No, więc to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak macie jakieś swoje przemyślenia na temat update'u albo jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, zostawcie subskrypcję na moim kanale i do następnego. Nara! Żegnam Cię, szczerze szperze. Żegnam, lecz wciąż wierzę. Z tą decyzją musisz żyć. Wspomnień nie odbierze Ci nikt.